Szanowni Państwo, otwieram 34. sesję Rady Gminy Stara Biała. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa radnych, panie radne, panów radnych. Witam Gminy Stara Biała, posłowie Jaroszewskiego. Witam bardzo serdecznie panią sekretarz Lidię Wielsicką. Witam bardzo serdecznie panią skarbnik Jannę Buralską. Witam bardzo serdecznie Państwa sołtysów przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam tutaj pana Grzegorza Szkopka, który nam przygotowuje relację słowną i fotograficzną z obrad sesji. Bardzo serdecznie witam też pana, który tutaj zapewnia nam obsługę techniczną. I bardzo serdecznie witam panią, która jest w zastępstwie, pani Małgosi Borowińskiej odpoczywającej, panią Beatkę Guzmańską. Tak? Nie pomyliłam się. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w połowie wakacji. To tym bardziej się cieszę, że taka frekwencja jest na dzisiejszej sesji. Nie będzie tylko, szanowni państwo, jednej pani radnej. Usprawiedliwiała się pani Monika Pudłowska-Burczyńska. Zatem mamy kworum. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Szanowni państwo, tylko dopowiem jak zwykle, że sesja jest rejestrowana za pomocą urządzeń elektronicznych zapisujących obraz i dźwięk. Szanowni państwo, przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. Państwo radni wraz z zaproszeniem ten porządek otrzymali. Czy państwo radni mają jakieś uwagi, propozycje do porządku obrad? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zaznaczenie miejsc. Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca, jeśli za, jeśli przeciw również, jeśli państwo się wstrzymujecie, to również proszę o zaznaczenie. Szanowni państwo, wszyscy na sesji wypowiedzieli się za zatwierdzeniem porządku obrad, stwierdzam, iż pod tym porządek został zatwierdzony. Możemy przejść zatem do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 33. sesji Rady Gminy. Państwo radni wraz z zaproszeniem otrzymali ten protokół. Czy są uwagi państwa radnych, wnioski do treści protokołu? Nie widzę, zatem przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 33. sesji Rady Gminy? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał? Proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Szanowni państwo, informuję, iż wszyscy obecni na dzisiejszej sesji państwo radni zagłosowali za przyjęciem protokołu obrad 33. sesji Rady Gminy. Zatem stwierdzam, iż protokół ten został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt czwarty. Sprawozdanie gmina gminy o pracach w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni państwo. 8 lipca bieżącego roku podpisaliśmy z marszałkiem województwa mazowieckiego trzy umowy na jedna umowa dotyczy dofinansowania budowy ulicy Polnej w Nowych Kowoszczelicach, to jest ze środków byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 174 tysiące złotych. Ta droga została już wykonana, rozliczona i zapłacona. Także w tej chwili tylko będziemy tutaj rozliczać tą kwotę dofinansowania od pana marszałka. Również otrzymaliśmy umowę na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamionki w wysokości 80 tysięcy złotych oraz 30 tysięcy złotych na remont tej części związanej z przygotowaniem czy gotowością bojową jednostki, czyli tak naprawdę garażu w jednostce OSP w Maszewie Duży. I też dzień wcześniej, bo po 7 lipca zostały ogłoszone wyniki naboru czy w
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza 2022. Nasz projekt Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach krzyż po zdrowie, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże Mańkowo Nowe Biała uzyskał 1642 głosy. To było drugie miejsce w tej puli podregionalnej, tutaj związanej z regionem Płocki. I projekt został zakwalifikowany do realizacji jako drugi wniosek właśnie z podregionu płockiego do realizacji przez samorząd województwa mazowieckiego. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim osobom, które tutaj pani radnej, która ten wniosek jak gdyby wymyśliła, osobom, które ten wniosek w sposób profesjonalny przygotowały, wszystkim, którzy ją w jakikolwiek sposób promowali, przede wszystkim tym ponad 1600 osobom. Pewnie to są zarówno mieszkańcy gminy Stara Biała, jak i też mieszkańcy gmin ościennych, którzy chcą tutaj po naszym terenie jeździć bezpiecznie na rowerach, zagłosowali, bo wynik 1642 głosy to naprawdę jest imponujący, biorąc pod uwagę sytuację, że w wielu podregionach przechodziły wnioski, które miały poniżej 100 głosów. Także zmobilizowanie w taki sposób bezinteresowny takiej ilości osób, to jest duży sukces i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, serdecznie dziękuję. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jakie tutaj mieliśmy i księży proboszczów, za co też dziękuję, bo wszędzie się pojawiały ogłoszenia radia tutaj płockie, zarówno katolickie Rady Diecezji Płockiej, jak i Radio Płock. No i tutaj wszystkie, tak powiem, znajomości i ta poczta pantoflowa, która jest w dalszym ciągu najlepszą pocztą, odniosła skutek, także wszystkim serdecznie tutaj my wszyscy dziękujemy, cieszymy się, że to się udało i strach pomyśleć, co będzie w przyszłym roku. Ale to zobaczymy, jak szczęśliwie trwamy. 15 lipca podpisaliśmy umowy na budowę ulicy Teliny w Maszywie. To jest taki łąd, taki dróżka osiedlowa prostopadła do ulicy Łącznej. To jest taka spółka SEP, która się pojawiła z Warszawy. Kwota tej inwestycji to jest 245 323,50 zł. Tak mówiąc nawiasem, to jest około 100 metrów bieżących drogi. Takie dzisiaj są koszty. Termin wykonania to jest 5 miesięcy od podpisania umowy oraz drugą umowę na budowę drogi wewnętrznej w Mańkowie, tutaj przy drodze powiatowej między Białą a Mańkowym zakładem budowlano-montażowym Budomont, spółka Jagna z Maszewa. Tu jest kwota 430 tysięcy, również termin wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 15 lipca. Niestety przedtem na zagospodarowanie terenu w Nowych Proboszczewicach nie zgłosił się żaden wykonawca, chodzi o ten teren przy ośrodku zdrowia. Próbujemy w tej chwili, myślę, że skutecznie, znaleźć w kraju wykonawców, którzy takie rzeczy wykonają. Mam nadzieję, że w sierpniu, na początku września przynajmniej ten pomost drewniany zostanie właśnie przez takiego wykonawcę, którego gdzieś tam w Polsce znaleźliśmy, wykonany, ale to już będziemy realizować w trybie bezprzetargowym, ponieważ niestety przetarg tutaj był nieskuteczny. Również jesteśmy w trakcie przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Maszewo Duże, Ludwikowo, Mańkowo, Srebrna Biała i Nowa Biała. W Maszewie Dużym to jest ulica Dębowa, w Ludwikowie to są dwie uliczki takie boczne od ulicy głównej powiatowej drogi, już nie pamiętam nazwy w tej chwili. W Mańkowie jest to tutaj połączenie między oświetleniem istniejącym w Nowej Białej, a istniejącym w Mańkowie, czyli ta dziura, która tutaj jest nieoświetlona. Srebrna to jest ta część przy wylocie już w kierunku Sikorza. Biała to jest droga powiatowa w kierunku Srebrnej i Nowa Biała. Przepraszam,
Pierwszy Majkowo to jest pętla autobusowa i połączenie z tym oświetleniem, które funkcjonuje już w Majkowie, czyli oświetlenie pętli całego tego ciągu w kierunku Maszyna Wyżego. Natomiast Nowa Biała to jest właśnie ta część, ten łącznik między, na granicy między Nową Białą a Majkowem przy drodze tej gminnej Nowa Biała Majkowo. Procedujemy pozostałe rzeczy, które są na etapie projektowania, to znaczy kobierniki zakręt przy drodze 559, obożelice od Pszoku w kierunku torów kolejowych, kamionki przy drodze wojewódzkiej 540 i średnia tutaj chodnik i połączenie skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej. Te dokumenty są w tej chwili na etapie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia w Urzędzie Wojewódzkim, ponieważ wszystkie te projekty dotyczą dróg wojewódzkich, w związku z tym pozwolenie czy zgłoszenie przyjmuje wojewoda płocki i tutaj robimy wszystko, żeby w najbliższym czasie na te zadania ogłosić przetarg i jeszcze do końca czy do początku sezonu takiego najbardziej newralgicznego, czyli tego jesienno-zimowego, żeby to zamontować. To samo dotyczy tych jeszcze zaległych projektów, mianowicie Brunowo Zalesie, chociaż tutaj żeśmy ten projekt znacząco rozbudowali jeszcze o te dwa skrzyżowania właśnie z naszymi drogami w kierunku Nowego Brunowa i tutaj Brunowa Sady, tutaj cały ten odcinek jeszcze żeśmy dodatkowo dołożyli, także w tej chwili kończymy decyzję o warunkach zabudowy, mam nadzieję, że za chwilę będziemy już procedować o wykonaniach i też jeszcze wewnątrz Ludwikowa, to są dwa te gdyby projekty, które jeszcze są z tej starszej góry. Tak z ciekawostki powiem Państwu, że no, mieliśmy tutaj dylemat, co z tym przetargiem zrobić, ale pewnie umowy podpiszemy, chociaż cena jest bardzo wysoka, bo za 71 lat musimy zapłacić ponad 920 tysięcy złotych. No ale niestety dotyczy to. To są nowe lampy, konstrukcji stalowej, w związku z tym niestety te wszystkie urządzenia bardzo mocno ostatnio zdrożały. I pewnie nie ma wyjścia, bo pewnie taniej, nie wiem, ja rozumiem, że te zadania będziemy realizować, czyli zadania trzeba będzie realizować. Też jesteśmy na etapie przetargu na projektowanie żłobka i przedszkola w Maszynie Dużym. Tutaj konkurencja była bardzo duża. Praktycznie wiele firm z kraju się zgłosiło, rozrzut cen był bardzo duży, natomiast na pewno jest tak, że oferty najkorzystniejsze, czyli najniższą ceną są poniżej kwoty przewidzianej w budżecie gminy, także tutaj nie ma problemu z podpisaniem umowy. Niestety w przetargu na projektowanie dróg po raz kolejny, czy po raz drugi już ceny są bardzo wysokie, moim zdaniem nie do przyjęcia. Prawdopodobnie tylko w jednym przypadku, mianowicie przy projektowaniu drogi tej między Nową Białą a Maszewem Dużym, tej tak zwanej obwodnicy do ulicy Szkolnej. Tutaj podpiszemy umowę, to cena jest dosyć przyzwoita. W pozostałym zakresie pewnie te projekty zostaną w tym zostanie unieważnione i w przyszłym tygodniu ogłosimy kolejny przetarg, mam nadzieję, że już z jakimś skutkiem pozytywnym. Jak już tutaj informowaliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetowej, która się odbyła tutaj już przed sesją, nasz wniosek dotyczący tego naboru na 5 milionów złotych, to były dwa wnioski złożone, niestety żaden nie został zaakceptowany, także niestety jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej będziemy musieli tutaj sobie poradzić sami. Myśmy tutaj już spotkanie takie z prezesem spółki zrobili, jak do tego będziemy podchodzić. No musimy te zadania, o których mówiliśmy, czyli tutaj priorytet, czyli budowa kanalizacji ciśnieniowej, kolektora ciśnieniowego do DPS-u Krywilny jako priorytet, ale też bardzo ważne instalacje, mianowicie budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spółdzielczej, w ulicy Wycinki, w ulicy Wiślanej, które no, jak gdyby blokują nam budowę tych dróg, także tutaj szukamy jakiegoś sposobu właśnie finansowania.
zadania, żeby można było bez zbędnej zwłoki tę inwestycję realizować i zaraz po tym albo równolegle budować drogę, bo ze spółdzielczą mamy przecież budżet. Chciałbym też poinformować, że 15 czerwca odbił tej folii rolniczej czarnej, białej siatki i sznurka do wyjazdu tych palotów, opakowań oraz na pozach oraz opakowań typu kickback. Zebraliśmy ponad 50 ton tych odpadów. Także tutaj podziękowania dla rolników, którzy te odpady zebrali. Wstępnie potrzebowali, dostarczyli je tutaj do placu w Szybczoku po Gorzelicach. Naprawdę te odpady były już posegregowane. Rolnicy tutaj skrupulatnie z tej możliwości nieodpłatnego pozbycia się tych odpadów korzystają. Także tam były chyba jeden czy dwa przypadki takie, że ktoś przywiózł powiedzmy wszystko, co miało jeszcze zmieszane z ziemią, także tego niestety nie mogliśmy przyjąć, ale to było dosłownie jeden czy dwa przypadki. Także to bardzo dobry wynik, bo 50 ton tych odpadów nie będzie się tam gdzieś walać przy zabudowaniach, a trafią to recykluj podobnego użycia. 15 lipca podpisaliśmy umowę na demontaż, odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwania oraz unieszkodliwienia pokryć lakowych zawierających azbest celem ministra Bioma, także w sierpniu będziemy to zadanie realizować, ponieważ ono nie jest dotowane w tym roku z wojewódzkiego funduszu, w związku z tym mamy tu pewną swobodę, jeżeli gdzieś ktoś by chciał jeszcze tych odpadów się pozbyć, a wcześniej tego nie zgłosił do urzędu, będzie taka możliwość, żeby to w tym roku zrealizować. 18 czerwca Zarząd Związku Regionu Polskiego podpisał umowę na dostawę 8 samochodów do przewozu osób, czyli transportu publicznego. W ramach tej umowy nasza gmina, ponieważ to dotyczy czterech gmin, to gmina Starej Białej, Radzanowa i Nowego Duninowa. W ramach tej umowy nasza gmina otrzymała 3 samochody, będą to 2 autobusy 35-osobowe plus osoba, jak gdyby, pilot wycieczki i kierowca, czyli w sumie to będzie w tym samochodzie łącznie z kierowcą 37 osób. Jeden samochód 9 osób do przewozu osób niepełnosprawnych, który zastąpi tego naszego już wyeksploatowanego oplawiwaro. Udział finansowy gminy to kwota około 261 tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę w tej cenie, samochodu powiedzmy do przewozu osób niepełnosprawnych, chociaż podejrzewam, że w tej cenie nie kupilibyśmy tego samochodu 99-osobowego. Kupimy dodatkowo 2 autobusy. Te autobusy kosztują każdy po 750 tysięcy złotych. Są to autobusy fabrycznie nowe. Ten samochód 9-osobowy będzie dostarczony prawdopodobnie gdzieś na przełomie października i listopada. Natomiast autobusy prawdopodobnie już po nowym roku, po to, żeby był to rok produkcji 2023, żeby to były autobusy nowe. Też informacja akurat jak się mówi o autobusach taka, że niestety od 1 września będziemy musieli więcej dopłacać do komunikacji miejskiej. Niestety na ostatnich tam posiedzeniach mówiliśmy, że na szczęście nie ma tutaj wniosków. Niestety za parę dni taki wniosek przyszedł, że od 1 września niestety musimy dołożyć. W tym roku będzie to kwota około 80 tysięcy złotych, no ale proporcjonalnie w przyszłym roku niestety będą to kwoty wyższe. Niestety w tej chwili tutaj z Urzędem Miasta analizujemy nasze tutaj sieć tą komunikacji. No i prawdopodobnie zaproponuję jakieś kolejne zmiany polegające niestety na ograniczeniach, ponieważ jak obserwujemy, to jest taka kwadratura koła, my likwidujemy kursy, komunikacja miejska podwyższa ceny biletów, ale
odpowiedzieć, jak jest na to lekarstwo. W każdym bądź razie prawdopodobnie w przyszłym roku już dosyć poważnie przekroczymy po stronie dopłat do komunikacji miejskiej 3 miliony złotych. To jest potężna kwota. Natomiast dotyka to bardzo małej ilości pasażerów, jak sami Państwo widzicie. Poza godzinami szczytu praktycznie właściwie powietrzem. Można tak w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że z komunikacji publicznej korzysta w tej chwili tylko i wyłącznie młodzież szkolna i to taka wczesno-licealna, bo już pewnie nawet nie studenci, bo studenci z reguły, jeżeli studiują tutaj w Płocku, no to już mają swoje samochody i komunikacja publiczna raczej nie interesuje. Także niestety ten z jednej strony to fajnie, że jesteśmy zmotoryzowani, ale z drugiej strony ta komunikacja publiczna zaczyna dosyć istotnie kuleć i to dotyczy również miasta Płocka, bo w mieście Płocku widać ewidentnie, że również tych pasażerów jest coraz mniej, czy zdecydowanie mniej. Także będziemy musieli nad tym się dosyć poważnie zastanowić. O tym, że ten przetarg, no mam nadzieję, że wykonawca uzupełni dokumenty, że będziemy mogli podpisać umowę, bo w tym tutaj dzisiejszym projekcie uchwały budżetowej zmieniamy ten jak gdyby finansowanie tego przedsięwzięcia w postaci budowy trzech dróg, czyli Kamionki Włoczewo, Stara Biała i Nowe Trzepowo. Jest to inwestycja, w tym momencie proponujemy 3-letnią. No i cena jest 2-letnią, przepraszam, czyli zakończenie w przyszłym roku, przepraszam. Przetarg to jest, cena jest dosyć atrakcyjna, bo to jest 6 milionów 700 tysięcy złotych, tak? Tak około. Mam nadzieję, że wykonawca uzupełni te dokumenty, będziemy mogli podpisać umowę. No i to jest kolejny sukces, bo te 5 milionów jest dofinansowane z Polskiego Ładu i te 5 milionów możemy gdzieś tam zagospodarować na inne inwestycje. Natomiast jak będzie z realizacją, zobaczymy. Mam nadzieję, że już jakichś tam większych niespodzianek nie będzie, aczkolwiek sytuacja na rynku jest można powiedzieć trudna. Troszeczkę te ceny się stabilizują, ale niestety nie ma już w tej chwili, znaczy są duże problemy z wykonawcami, znaczy wykonawcy już nie startują w przetargach, bo ci co są, niestety już mają, że tak powiem, portfel zamówień prawie na cały przyszły rok już wypełniony, a przede wszystkim podstawowa rzecz, że brakuje ludzi. Pracuje fizycznie ludzi do obsługi tych urządzeń, bo w większości są to roboty dosyć mocno zmechanizowane, ale niestety do tego potrzebni są ludzie. A jak Państwo widzicie, naokoło te inwestycje są realizowane. Już jest duża inwestycja rozpoczęta w postaci modernizacji ulicy Łukasiewicza. Za chwilę pewnie starostwo podpisze umowę na realizację tutaj pętli tego naszego ronda tutaj w Białej, bo drugi przetarg, co prawda kwota jest również wysoka, po 7,5 miliona złotych, tak mniej więcej, no ale myślę, że już tutaj, ponieważ powiat dołożył pieniędzy, no to już będzie umowa podpisana i zacznie się także te inwestycje, jak Państwo widzicie, są wszędzie tych inwestycji, tych pieniędzy na razie na inwestycje jest jeszcze sporo, ale to powoduje, że po prostu ten wykonawcy po prostu mimo wyższych celów nie są w stanie tego wprost przerobić. Także to te podstawowe informacje. Ostatnią sesję mieliśmy miesiąc temu, także to praktycznie te rzeczy, które się pojawiły w ostatnim miesiącu. Mam nadzieję, że sierpniu będzie wakacyjny, będzie troszeczkę spokojnie, spotkam się dopiero we wrześniu, ale takich gwarancji też nie można tutaj przyjmować na 100%. Chciałbym też jeszcze powiedzieć, że tutaj też
Kilka spotkań się odbyło w tej sprawie i tutaj OSP z Wyszyny sygnalizuje potrzebę dobudowy do istniejącego budynku garażu na samochód, ponieważ istniejący garaż gdyby powierzchniowo nie spełnia tych wymogów. Będziemy o tym rozmawiać. Na razie procedujemy sprawy związane z decyzją o warunkach zabudowy. Także zobaczymy, co tam możemy zrobić, jak to się uda uzgodnić. Natomiast taki wniosek też został tutaj przez zarząd OSP do nas zgłoszony. No tych spraw się dzieje no, bardzo dużo, ale to bym mógł do południa rozmawiać i Państwa zanudzać, a czas jest wakacyjny, żniwny, także akurat nie mam temu takiej potrzeby. Myślę, że na jesieni będziemy o tych sprawach na komisjach już bardziej szczegółowo rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do osób pana Rzmisza w związku z przedłożonym sprawozdaniem? Proszę bardzo, pan Jakub Marka jest. Poproszę kilka słów na temat budowy chodników w naszym budżecie 559. Czy się czymś ciągnie, jakieś nowe informacje? Znaczy, proszę Państwa, jeśli chodzi o naszą sprawę, mamy prawomocną decyzję na ulicy Mickiewicza. Tam były zblokowane podział dwóch działek 131 i 132, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili myśmy geodecie ten podział tych działek zlecili, żeby uzupełnić tą listę podziałową działek pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. I praktycznie z naszej strony to jest ostatnia rzecz, którą za chwilę wykonamy. Wiem, że w tej chwili Zarząd Dróg Wojewódzkich negocjuje z Energą Operatorem umowy związane z przebudową linii energetycznej. To jest problem prawno-finansowy, który w tej chwili między tymi dwoma instytucjami czy ich prawnikami jest realizowany. Wykonawca projektu energetycznego zgodnie z poleceniami czy zaleceniami i Energii i MZDW ten projekt wykonał. Natomiast w tej chwili oczekuję na podpisanie umów między MZDW i operatorem, energooperatorem na przebudowę tych linii. Powiedzmy, tam no, musi być określone, kto to przebudowuje, kto będzie potem właścicielem tych urządzeń. To jest, tak jak mówię, sprawa taka finansowo-prawna. Jeżeli ta umowa będzie podpisana, no to kwestia uzgodnienia tylko tam kilkudniowego tego projektu w Energę. Operatorzy, praktycznie to dokumentacja będzie kompletna. Tak naprawdę w tej chwili no, sprawa leży nie po naszej stronie, tylko po stronie MZDW, którzy muszą tutaj wspólnie domówić ten temat umowy. My na to nie mamy wpływu, nie uczestniczymy, bo to ponieważ jest to sprawa, tak jak powiedziałem, finansowo prawna. Z naszej strony to co mieliśmy do wykonania, a nasi projektanci jak gdyby czekają, jeżeli będą jakieś tam jeszcze uzupełnienia na etapie już wniosku do wojewody, to oczywiście wszyscy są, że tak powiem, pod komputerami, mogą to wykonywać, tylko tak jak mówię, no, to musi być ten projekt pod względem tym formalno-prawnym zakończony. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie do pana Wójta? Panie Wójcie, ja wprawdzie nie do treści sprawozdania, ale chciałam zapytać, już rozmawialiśmy o tym tydzień temu, ale dopytam, bo mieszkańcy dopytują też i się niepokoją, kiedy się rozpocznie inwestycja na ulicy Łącznej, bo miała być, była tak zapowiadana, że w czerwcu, czerwiec minął, lipiec mija, a tam jest 14 miesięcy, zdaje się, od podpisania umowy. No tak, no termin biegnie. No, na razie myśmy tam analizowali no, ten harmonogram no, tych prac przygotowawczych nie został tam jakoś specjalnie naruszony. Jeżeli ten harmonogram będzie już nie będzie realizowany, będziemy to przejmować. Ja że tam po prostu w tej chwili Lasy Państwowe no, szukają podwykonawcy, nie wiem, może pan jeszcze tutaj coś więcej na ten temat wie. To tam po prostu trzeba zacząć od wycinki drzew, że są już tam... U nas to już jest dawno, tylko że decyzja dopiero dostała w tym tygodniu. No, ale to nie od nas decyzja, tylko od... No, kiedy ocenia porozumienie? Chyba w tym tygodniu bieżącym, tak? No już to się
nie pamiętam. W każdym bądź razie no, jest tutaj zbliżać porozumienie do przekazania terenu. No, już trudno mi powiedzieć, bo to są szczegóły, natomiast w każdym bądź razie musimy zacząć od wycinki drzew. Ta droga została tam wytyczona, w związku z tym lasy Państwo, że wiedzą, że te drzewa są do wycinki i w najbliższym roku w czasie te drzewa zostaną wycięte i wtedy będzie można je w ten sposób. A wtedy biegnie, no to nie mamy. Jak gdyby z tego powodu nie będzie terminu, możliwość terminu skrócenia. Także jeżeli będzie ten harmonogram tam powiedzmy już w tych pierwszych punktach w jakiś sposób zagrożony, będzie o którym mówił. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. A zatem możemy przejść do kolejnego punktu porządku. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Miała na lata 2022-2032. Ten punkt dzisiejszych obrad był omawiany na Komisji Budżetowej, ale w związku z tym, że nie wszyscy z Państwa radnych na Komisji Budżetowej byli, to mam takie pytanie. Czy do otrzymanego materiału wraz z zaproszeniem Państwo radni mają jakieś pytania? Uwagi? Nie widzę. Zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Wszyscy Państwo radni byli za podjęciem tej uchwały. W związku z tym stwierdzam, iż Rada Gminy Stara Biała uchwałę podjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok. Treść tej uchwały i zmiany też były omawiane na Komisji Budżetowej. Czy Państwo radni mają pytania do treści otrzymanego materiału, treści uchwały? Nie widzę. Zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Szanowni Państwo, informuję, iż wszyscy obecni na dzisiejszej sesji Państwo radni wypowiedzieli się za podjęciem tej uchwały. W związku z tym stwierdzam, iż Rada Gminy Stara Biała podjęła przedmiotową uchwałę. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stara Biała w roku szkolnym 2022-2023. Państwo radni wraz z zaproszeniem otrzymali projekt uchwały. Czy do projektu uchwały, do treści projektu są uwagi, wnioski Państwa radnych? Pytania? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał, proszę o zaznaczenie miejsca. Dziękuję. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Wobec braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się stwierdzam, że Rada Gminy stosowną uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą miasto Płock w zakresie realizacji zadania dotyczącego transportu ucznia niepełnosprawnego w 2022 roku. Państwo radni projekt uchwały otrzymali. Czy do treści projektu uchwały są jakieś uwagi, wnioski, pytania Państwa radnych? Temat wydaje się prosty, zatem możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto jest przeciw, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Kto się wstrzymał, proszę o zaznaczenie stosownego miejsca. Szanowni Państwo, informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Wszyscy Państwo radni obecni na sesji wypowiedzieli się za podjęciem tej uchwały. Zatem stwierdzam, iż Rada Gminy przedmiotową uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 9. Sprawy różne. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna Rodzika Krzyżuk. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie z racji realizacji
zwaną ulicę Apuściana, to jest taki fragmencie kulisy właśnie, gdzie jest dużo producentów warzyw, dlatego tak mieszkańcy nam to też, żeby to wysłowić, gdzie to jest. Będziemy to robić w najbliższym czasie po prostu na podstawie, na bazie destruktu, który mamy w tej chwili zgromadzony, po prostu tam możliwości nie ma, ponieważ no nie, za te pieniądze, które mamy w tej chwili, no jesteśmy w stanie więcej zrobić, także no, myślę, że do końca sierpnia to zostanie wykonane, bo to też musi być odpowiednia temperatura. Też nie na całej długości, ponieważ no, na jakiejś, nie wiem, jednej czwartej, nawet jednej trzeciej długości ta droga niestety przebiega zupełnie w innym miejscu niż nasza działka drogowa. W związku z tym no, tam to już trudno, no, podremontujemy na tyle, na ile to będzie możliwe, natomiast trudno tam dużo inwestować, dlatego że to po prostu jest droga na gruncie prywatnym. A nasza działka drogowa jest po prostu gdzieś mniej więcej około 10 metrów od tej drogi, czyli zupełnie w innym miejscu. A problem polega na tym, że całe zagospodarowanie nieruchomości przyległe, tam są dwie czy trzy nieruchomości, jest związane do tej drogi w tej chwili wyjeżdżonej. W związku z tym trudno tym mieszkańcom teraz zmieniać, bo to tak jakby ktoś Państwu powiedział, że wjazd na Państwa nieruchomość będzie o 10 metrów w innym miejscu i trzeba na przykład wypada na wprost, bo taka, jeśli chodzi o tą ostatnią nieruchomość, taka sytuacja jest. Także po prostu na tyle, na ile fundusze pozwolą w ramach no, bieżącego utrzymania, bo to nie będzie inwestycja, po prostu w najbliższym czasie zrealizujemy. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie garażu, to już tutaj właśnie ze spółką, która ma nowego elektryka, żeśmy to uzgodnili w najbliższym czasie, myślę, że do końca wakacji to oświetlenie tam zostanie zmienione. Tam też musimy troszeczkę przemodelować, przerobić oświetlenie w samej świetlicy wiejskiej, bo na tam troszeczkę nam na początku. Najkrótsza i najtańsza, żeby wydać te pieniądze, które mamy w naszej dyspozycji.
dyspozycji. Natomiast 5 milionów złotych z Polskiego Ładu chcemy wydać w dwóch transzach w przyszłym roku. Także realizacja tej drogi kamionki w Łoczewo i nowego Trzepowa pewnie, no nie wiem, być może zacznie się w tym roku, ale będzie zakończona w przyszłym roku. Jeśli chodzi o Trzepowo, to być może troszeczkę wcześniej, bo tam mamy kolizję z rurociągami pernowskimi, a niestety to jest dosyć taka technicznie kłopotliwa i długotrwała procedura, czyli pewnie tą procedurę zaczną w tym roku. Natomiast chcemy te pieniądze, które są, czyli tą kwotę 1 700 000 złotych, która jest powyżej tych 5 milionów, wydać w tym roku. Czy wykonawca to zrealizuje, no trudno nam jest w tej chwili określić, ale taki jest nasz zamiar, żeby to wydać w tym roku, a w przyszłym roku tylko wydawać pieniądze z tej puli dotacyjnej. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o taki ostateczny termin wykonania tych dróg, no to niestety jest to rok przyszły. Przetarg, jeżeli chodzi o ten fundusz sowiecki w Proboszczewicach, nie wypalił. Ale pan wspomniał jednocześnie, że może pan gdzieś tam jakiś stolarzy znaleźć. Myślę, że w Proboszczewicach też mamy dwóch stolarzy dobrych. Miejscowym dać by troszkę można zarobić, żeby tam coś porobili ewentualnie. Na pewno za odpowiednie pieniądze, tyle je trzeba, na pewno by się tego podjęli. Dlatego też myślę, że po prostu po co tam w Polsce kogoś szukać, kiedy można podejść to u nas. To po pierwsze. Po drugie, to jeszcze do tego grodziska naszego nieszczęsnego, znaczy nieszczęsnego. Coś tam już jest zrobione i dzięki za to, co jest. Niemniej jednak rozmawiałem z tym panem Lemankiewiczem, tak się nazywał z zabytków. Mówi, że po prostu sprawa jest tego rodzaju, że w obrębie grodziska jakieś tam mają coś być badania robione, tam jakieś ustalenia, ale jeżeli chodzi o samo grodzisko i fosę, to tam się nic nie zmieniło i to możliwe, można by tam coś zrobić. Dlatego też prosiłbym pana i państwa radnych, żeby zwrócili na to uwagę, jak to mieszkańcy mnie ciągle pytają, że po prostu, jeżeli chodzi o sprawy tam tego, pan mówił, że to drogę się tam pewnie wytyczy jesienią, tak mam nadzieję. Po drugie, sprawy też tam chodzi o to, żeby jakieś zrobić też roboty stolarskie, znaczy, no tak, chodzi o stolarzy, jakieś schody czy coś innego. W związku z tym pan Markiewicz mi mówił, że te prace na terenie samego grodziska mogą być, można coś tam robić, prawda? To takie miałem uwagi co do tej realizacji, bo w sumie no w tej chwili wygląda na to, że na razie stoimy w miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Znaczy, jeśli chodzi o ten pomost przy ośrodku zdrowia, to no, o tym mówimy, wszyscy o tym wiedzą. Jeżeli są fachowcy, którzy to podejmą się tej roboty za odpowiednią, no, przystępną dla nas cenę, bo mniej więcej wiemy, ile to będzie kosztować. Proszę bardzo, jeśli zapraszają, będziemy na ten temat rozmawiać. Dokumentacja jest dostępna w internecie i oczywiście jeżeli to będzie wykonawca lokalny, to jak najbardziej, ale był przetarg i do przetargu się nikt nie zgłosił. Nie jest to inwestycja powiedzmy kilkumilionowa. Myślę, że to jest inwestycja powiedzmy kilkadziesiąt, może 100, może 120 tysięcy złotych. Przy czym, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych to jest zakup tej fontanny, który jest no, prosty w montażu. Proszę bardzo, jeżeli ktoś się tego podejmie, to jesteśmy otwarci, tylko niech po prostu no, się do nas zgłosi. Warunek jest taki, że musi mieć prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli się tego podejmie, no to jak najbardziej. No, dokumentacja jest dostępna w internecie, bo jest jak gdyby zamieszczona pod przetargiem, nie ma żadnego problemu, tylko no te osoby muszą po prostu no, mieć tą świadomość, że to są pewne rygory powiedzmy związane z realizacją inwestycji publicznej, są pewne zasady
jeżeli się zgłoszą, to na pewno będziemy rozmawiać, bo tak mówię, szukamy po prostu wykonawców, chcemy to. Sprawa jest o tyle istotna, że tam mamy dofinansowanie z tego mazowieckiego instrumentu aktywizacji SOWE. Jest to prawda, jest to 10 tysięcy złotych, ale głupio by było tych pieniędzy w dobie, kiedy wszyscy szukają pieniędzy, nie wykorzystać po prostu. Także zrobimy wszystko, żeby te pieniądze wykorzystać. Natomiast jeżeli się znajdzie jakiś lokalny przedsiębiorca, to go tu powitamy z otwartymi rękami oczywiście. No, nie zapłacimy każdej ceny, bo ta cena musi być powiedzmy, no, jak gdyby adekwatna do zakresu roku. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli są tutaj tacy wykonawcy lokalni, bardzo chętnie do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o to chodzisko słowiańskie, proszę Państwa, w tej chwili to jest zabytek. Cokolwiek mamy tam zrobić, niezależnie od tego, czy ten Pan powiedział to, czy tamto, musimy mieć pozwolenie konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. To jest bardzo skomplikowana procedura. Niestety projekt, jakikolwiek projekt zagospodarowania tego terenu nie będzie tani. W związku z tym, no, też wymaga od nas sporo pracy. Mamy w tej chwili masę takiej drobnicy, którą musimy w tej chwili obrobić, między innymi właśnie wynikające z funduszy sołeckich, żeby te pieniądze w tym roku wykorzystać. I no, nie proponujemy, bo to musi się pojawić jako tytuł inwestycyjny. Nie możemy tak po prostu na zasadzie, że ktoś coś powiedział, musimy to pisać do budżetu, musimy to wyszacować. Znaleźć projektanta, który się podejmie, będzie miał pojęcie, co tam można zrobić, zaprojektuje to zgodnie z zaleceniami konserwatora, uzgodni to z konserwatora zabytków, otrzyma pozwolenie na budowę, otrzyma pozwolenie na budowę w starostwie, bo taka jest procedura. Także to nie jest takie proste, że jakieś tam schodki i tak dalej. Można zrobić wszystko, tylko nie można dotykać gruntu. Z tego, co wstępne zalecenia konserwatora są takie, że można zrobić wszystko, tylko nie można w grunt nic wbić na przykład, nie? Jak sobie Państwo wyobrażacie budowę schodu, żeby tam wejść na górę, bez ingerencji, czego to sobie mają się trzymać, prawda? No to więc tutaj trzeba znaleźć, że tak powiem, projektanta z górnej półki, który prawdopodobnie nie będzie uzgadniał tego projektu z naszymi tutaj urzędnikami w Płocku, tylko będzie uzgadniał to gdzieś w Warszawie, żeby przekonać jednak do pewnej ingerencji, żeby no, to też musi mieć ręce i nogi. Musicie być Państwo świadomi, myślę, że jesteście, że to po prostu nie będzie inwestycja powiedzmy rzędu 100 czy 200 tysięcy złotych, to będzie inwestycja powiedzmy bardzo poważna, bo cokolwiek tam zrobić będzie wymagało naprawdę swoich nakładów, znaczy tym też trzeba to zaprojektować i znaleźć ewentualnie źródła finansowania, żeby nie obciążać tym budżetu. Na pewno będziemy jesienią i zimą kontynuować wycinkę tych drzew, bo jeszcze tych drzew zostało. Ten obiekt został już odsłonięty, prawda? Tą drogę też tam doprowadzimy do porządku, ponieważ ta droga została zabrana, użytkowana rolnicza, nie chcieliśmy już ingerować, żeby tam niszczyć zaścierów, ale ponieważ tą drogę otworzymy, tak żeby dojście do tego zabytku było, tak żeby mieszkańcy chociaż tą fosą na oko mogli sobie pospacerować. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan sołtys Stanisław Wiśniewski do Szyna. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, tutaj Pan zasygnalizował potrzebę budowy garażu przy naszej strażnicy. Chciałbym tutaj kilka zdań takiego umotywowania tego, dlaczego my chcemy to robić. Otóż, Szanowni Państwo, wymogi, które dotyczą ochotniczych straży pożarnych, jeżeli chodzi o części socjalne i garaże, są coraz bardziej pokazywane. I w czym rzecz? We wszystkich jednostkach, nie tylko na naszym terenie, ale w całym kraju duży nacisk składzie się na zabezpieczenie osobiste strażaków ochotników.
I dlatego te modernizacje w tych garażach postępują, na naszym terenie już w większości strażni w tych garażach zamontowywane są nowe boksy ubraniowe w tych strażnicach. Generalnie buduje się te boksy tam, gdzie jest to możliwe, a w tej chwili możliwe jest to tylko w częściach garażowych. I to zajmuje tą powierzchnię garażową. Ostatnie modernizacje, które prowadziliśmy u nas w naszej strażnicy, właśnie doprowadziły do tego, że ten garaż, który dysponujemy, to jest garaż z lat 60., nie spełnia swojej roli. Nawet trudno teraz jest dobrze otworzyć drzwi samochodu, a już nie mówimy o tym, że strażacy mogą się tam w jakiś sensowny sposób ubrać czy rozebrać przed wyjazdem i po powrocie z akcji ratowniczych. I dlatego już po dłuższego czasu staramy się i mówimy na ten temat, że potrzeba jest budowy garażu pod samochód ratowniczy, a część tą wykorzystać na tak zwaną część socjalną. I tutaj jest prośba do Państwa radnych, aby w przyszłorocznym budżecie zapisać to zadanie, bo Szanowni Państwo, jeżeli nie będziemy się rozwijać, no to będziemy się wsteczniać, a naszej jednostce nie zależy na tym, żeby jednak ten, myślę, że wszystkim jednostkom zależy, żeby się rozwijać i w bezpiecznych warunkach uczestniczyć w tych działaniach ratowniczych. Także tutaj Szanowni Państwo Radni, bardzo prosimy, byście przy ustalaniu budżetu na przyszły rok mieli to nasze zadanie, pamięci. Będziemy za to bardzo wdzięczni, nie tylko my, ale pewnie i mieszkańcy, którzy będą mieli pomoc od naszej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Pan wójt już wspominał, a myślę, że Rada Gminy już nieraz udowodniła w tej kadencji, że sprzyja działalności, docenia działalność ochotniczej straży, także na pewno ta kwestia będzie przez nas rozstrzygana. Planowanie budżetu będzie jesienią na przyszły rok, także ta kwestia też będzie brana pod uwagę. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Proszę bardzo, pan sołtys Bogdan Jakimowicz. Między tymi ludźmi, żeby więcej nie żeby nie
nie ingerować w te działki, to tak jak ona idzie, to ją przykryć w taki sposób, jak jest zlanowany i to będzie, mi się wydaje, że to by było chyba wystarczające. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budowę drogi, panowie Zaleśu, wykonawca w tej chwili walczy z PNM, bo tam jest kolizja z gaz systemem, z PNM, z Orlenem, wiem, aby jest załatwione, niestety z PNM tam też chyba trochę z winy wykonawcy, to się tam powiedzmy toczy zbyt długo, z tego co wiem, w tej chwili te prace są realizowane. Do końca sierpnia musimy uzyskać decyzję z nadzoru budowlanego o zakończeniu tej inwestycji. W związku z tym ten termin już jest krótki, ponieważ tak wynika z umowy, jak Państwo pamiętacie, ta inwestycja jest dotowana z funduszu tych grup samorządowych, realizowanego przez wojewodę. Także do końca sierpnia musi być to zakończone. Oczywiście ma Pan rację, że tam jest tylko jedna warstwa asfaltu, czyli po zakończeniu zabezpieczenia rurociągów należących do PERN-u. To zostanie tam, że tak powiem, zasypane i na to dopiero położona po uzupełnieniu tej warstwy tutaj nad rurociągami gazowymi położona druga warstwa i wtedy inwestycja będzie zakończona. No niestety wykonawca musi to zrobić już w tej chwili szybciutko, bo to tak mówię, do końca sierpnia musimy mieć to decyzję na użytkowanie obiektu, czyli obiekt musi być odebrany i zakwalifikowany do użytku przez nadzór budowlany. Natomiast jeśli chodzi o tą ulicę, czy tą drogę właśnie w Konowie Zalesiu, niestety, proszę Państwa, sołtys z Dziadowa może potwierdzić, że budowaliśmy drogę i się okazało, że po wytyczeniu, że, znaczy my wiedzieliśmy o tym, że tak jest, ale droga niestety wyjeżdżona była nieco w innym miejscu niż nasza działka drogowa. W związku z tym trzeba było ten materiał po prostu przerzucać troszeczkę na drugą stronę. Niestety przy tych drogach lokalnych, które nam pozostały na terenach szczególnie wiejskich, to jest przypadek bardzo częsty, że droga jest po prostu wyjeżdżona w innym miejscu niż działka drogowa. Nie ma tu czasu i miejsca, żeby Państwu to pokazywać, ale przesunięcie tej drogi akurat w Bronowie Zalesiu to nie jest taka prosta sprawa, że jakieś tam porozumienie. To trzeba tą działkę wykupić, stąd naszą drogę, powiedzmy, stan prawny uporządkować. W większości przypadków jest to samoistne posiadanie, czyli jesteśmy władającym tą drogą, a nie posiadamy prawa własności takiego, z którym można byłoby to zrobić. Oczywiście docelowym rozwiązaniem by było zaprojektowanie tej drogi w trybie tej ustawy specjalnej, czyli uzyskać zgodę na realizację inwestycji drogowej, wtedy po prostu budujemy jak gdyby drogę w nowym miejscu z pominięciem tych działek. Natomiast jest taka sytuacja, że te działki drogowe będą użytkowane przez mieszkańców i też ci mieszkańcy nie będą mieli prawa do własności. Także to jest od strony prawnej związane z własnością nie taka prosta sprawa. To, że mieszkańcy jeździli, no tak jeździli. Pewnie nie wiem, nie kilkadziesiąt, a może nawet od początku, bo tak było, bo tak jak mówię, zagospodarowanie tych działek jest dostosowane do tej drogi, prawda? Natomiast, no ponieważ my tej drogi nie budujemy w sensie inwestycji, tylko ją tam powiedzmy troszeczkę modernizujemy, żeby troszeczkę ona zmieniła swój charakter, to tak to w tej chwili zrobimy. Natomiast nie jest to rozwiązanie docelowe. Niestety, jeżeli już robimy inwestycje, musimy te drogi po prostu stany planety i dróg porządkować. Tym bardziej, że też do końca nie wiemy, że tak jest, ponieważ w momencie przekształcania map analogowych na mapy cyfrowe, szczególnie w starostwie płockim, powstało bardzo dużo błędów. I niestety nie zawsze jest tak, że powiedzmy to, co jest w terenie i jest na mapie, odpowiada i trzeba by to bardzo gruntownie sprawdzić, czy aby nie wynika to z błędu leżącego po stronie.
stronie, że tak powiem, urzędniczej i dopiero ewentualnie to prostować, a to jest istotne również z punktu widzenia rolników, bo w tej chwili rolnicy bardzo dokładnie te swoje grunty mają powierzone ze względu na te dopłaty obszarowe, w związku z tym wcześniej czy później taki bałagan po prostu wyjdzie. I jeszcze to jest pół biedy, jeśli droga dzieli powiedzmy te same działki. Dużo gorzej jest, że na przykład ktoś użytkuje grunt innego właściciela grunt rolnego, bo takie sytuacje też są. Także to nie jest takie proste. Po prostu wiemy, że to jest problem, aczkolwiek jest to droga dojazdowa do kilku nieruchomości, tak naprawdę ślepa, bo ona nie ma dalszego ciągu, bo dalej już jest teren innej gminy. No nie jednak, żeby to zrobić porządnie, to trzeba to troszeczkę i czasu, i przede wszystkim czasu, trochę pieniędzy, ale przede wszystkim czasu, bo to są procedury bardzo, bardzo długotrwałe. Także tutaj to odpowiadając na wprost, nie jest to takie proste. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa radnych chciałby zapytać? Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem pytań zamykam 34. sesję Rady Ministra Prawa. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Ja tylko już tak poza programem dopytam Panie Wójcie, czy jest już termin drużyny? Tak, jest ostatni dla siebie. Ja już nie. To zapraszamy. Dziękuję Panu. Janek.